dobry. Czy może być coś piękniejszego od wiosennej pogody w listopadzie? Oczywiście. Na przykład dwa poliftowe Citroeny C6 w jednym miejscu, czyli w naszym Komisie w Jabłonowie. Oba egzemplarze z roku 2011. Oba z silnikiem 3.0 HDI 241 koni mechanicznych. Różnią się od siebie bardzo nieznacznie. Są prawie identyczne. Co je różni? Różni je kolor. Pierwszy jest szary. Chociaż wygląda jak czarny pewnie na ujęciu. Ale nie. Czarny jest dopiero ten drugi. Czarny jest dopiero ten drugi. Teraz widzicie pewną różnicę, prawda? Wspaniałe auto. O bardzo dużych walorach kolekcjonerskich. Wyprodukowano tych samochodów. Pewnie nie wiecie ile. Wyprodukowano ich troszkę ponad 23 tysiące sztuk na całym świecie. Był to od samego początku samochód niszowy. Pamiętam czasy, kiedy w salonach te samochody kosztowały około 300 tysięcy złotych. Oczywiście Citroen dawał rabaty, bo no, za takie pieniądze wiadomo, że większość Polaków wolała kupić samochód niemieckiej konkurencji, czyli Mercedesa klasy BMW 5 albo Audi A6. No właśnie, tu mamy wklęsłą szybę. Tu nie była potrzebna tylna wycieraczka. Tu mamy spoiler otwierany przy prędkościach powyżej 100 czy 110 km na godzinę. Przejdźmy może do tego szarego. Jest to wszystko bardziej bogato wyposażone. Zobaczcie. To jest ta pływana wersja prezydencka. Podgrzewana tylna kanapa. To jest jedna rzecz. Ale co najważniejsze. Tylna kanapa jest przesuwana. Widzicie? Rzecz no, w niemieckiej konkurencji raczej niemożliwa. Nie miał tego ani Mercedes klasy E, ani BMW 5. Zobaczcie, jakie drewna. Materiały naprawdę świetnej jakości. Piękne materiały. Silnik, tak jak już powiedziałem, 3 litry HDI. No, silnik zdecydowanie lepszy niż 2.7 dostępny w modelu przedliftowym. Tutaj mamy 450 Nm. Dostępnych już od 1600 obrotów. Dzięki czemu samochód jest no, tak samo elastyczny praktycznie od samego dołu w każdym zakresie obrotów. Jest dynamiczny. Jak wiemy, silnik 2.7 to był taki silnik specjalnej troski. Tutaj pękały wały, silnik się przegrzewał. Nawet kiedyś osobiście rozmawiałem ze znanym dziennikarzem, panem Włodkiem Ziętarskim. Pozdrawiam pana, panie Włodku, jeżeli pan mnie teraz ogląda. Gdzie no, pan Ziętarski przyznał się, że osobiście, gdzie przecież to nie jest młody człowiek, miał również nieprzyjemną sytuację z silnikiem 2.7 C6, natomiast cały samochód oczywiście wspominał z sentymentem. Auta naprawdę świetnie utrzymane. Oczywiście miały gdzieś tam jakieś drobne poprawki lakiernicze, ale zaznaczam, lakiernicze, nie blacharskie. Czyli nie brały udziału w wypadkach, kolizjach czy tego typu zdarzeniach. A jakieś tam ryski, jakieś drobne. Widać obicia. Tu mamy na przykład zarysowany zderzak. Standardowo nie malowaliśmy tego, żebyś drogi kupujący wiedział, jak to wyglądało, że to nie było nic strasznego. Przyjedziesz, dogadamy się, możemy ci to pomalować. Tak wygląda bagażnik. Bagażnik jest bardzo duży. W bagażniku jest koło zapasowe. Kiedyś koła zapasowe się montowało do samochodu. Na głośnienie mamy JBL-a. W czarnym nie mamy jeżdżonej tylnej kanapy, ani podgrzewanej. Natomiast samochód jest również, jeśli chodzi o wykończenie tego samochodu, skóry, kierownicę, drewna,
czy nawet o przyciski. Wszystko jest, jakby ten samochód był nowy, jakby ten samochód wczoraj wyjechał z fabryki. Spalanie zdecydowanie niższe niż w przedliftowym odpowiedniku, bo tutaj ten samochód pali w granicach 9 litrów na 100. Ja tu mówię o jeździe dynamicznym, bo jeżeli gdzieś nie jeździmy drogami szybkiego ruchu, będzie palił zdecydowanie mniej. Ten samochód potrafi na komputerze przy prędkości 130 na godzinę pokazać powyżej 6 litrów. Nie wierzysz, przyjedź, przejedziemy się, będziesz zaskoczony. Oba są w tej samej cenie, w jakiej, zobaczcie sobie na naszą stronę na Automoto. Oba są z pisemną gwarancją przebiegu, bez wypadkowości i z 12-miesięczną gwarancją techniczną. Jak już wspomniałem, jest to auto, które no, będzie na pewno klasykiem. Zobaczcie sobie, ile teraz kosztują DS-y, CX-y, tylko te w dobrym stanie. To jest ostatni taki Citroen. Zobaczcie, że to auto nie ma bezpośredniego następcy. Jasne, powiecie, że produkuje się teraz samochód marki DS9. Tak, tak, tylko że to był samochód prezydenta Francji, a DS9 prezydent Francji nie jeździ. Wiecie dlaczego? Powód jest bardzo prosty. DS9 jest produkowany w Chinach. Już o takich rzeczach, że nie ma hydropneumatyki, która tutaj sprawia, że tymi autami się jeździ po królewsku, nawet nie będę wspominał. Zapraszam do zakupu, zapraszam do oględzin, zapraszam do Jabłonowa, ale jak na 63. Pozdrawiam.